Dominikanie dostają zawsze piękne słowo na święcenia, ale trzeba uważać, jak się je komentuje, bo oni z tego filmy robią potem. Myślę, że są takie trzy ważne momenty w tym słowie dzisiejszym. Pierwszy moment to jest obraz świętego Pawła. Jesteśmy na początku 16 rozdziału dziejów. Właśnie skończył się rozdział 15, to oczywiste. Ale w tym 15 rozdziale był potężny spór o to, czy pogan przyjmujący chrzest poddawać obrzezaniu, czy nie. I czy zmuszać ich do przyjmowania prawa mojżeszowego. W tym sporze, mówiąc tak po ludzku, po naszemu, Paweł odniósł wielkie zwycięstwo. Apostołowie zgromadzeni w Jerozolimie podzielili jego punkt widzenia, że nie należy braci przychodzących z pogaństwa poddawać obrzezaniu. I teraz widzimy Pawła, który rusza w podróż, żeby też ogłosić efekt tej debaty apostołów. I pierwsze, co robi, to poddaje obrzezaniu Tymoteusza. Widać, że tak jak w Pawle była pasja dla odkrywania prawdy w Jezusie Chrystusie, tak samo jest w nim niesamowita pasja jedności Kościoła. I to nie idzie o to, żeby w życiu postawić na swoim. Ma być po mojemu. Wyszło na moje, ma być po mojemu. Paweł dobrze wie, że wielu spośród ludzi, wśród których będzie głosił Ewangelię, wywodzi się z judaizmu. To, że odniósł w cudzysłowie nad nimi zwycięstwo w Jerozolimie, nie oznacza, że ta grupa nie jest ważna, że można deptać ich wrażliwość, że można deptać ich sumienia, ich najgłębsze przekonania. Nic takiego. Pierwszy czyn Pawła po tym, jak Kościół, ewidentnie idąc za nim, też za Piotrem, stwierdził, nie będziemy obrzezywać. Pierwszy czyn obrzezał Tymoteusza. Bardzo wam, bracia, życzę takiej pasji do jedności z innymi w Kościele. Także właśnie takimi, którzy mają trochę inną wrażliwość, myślą trochę inaczej, mają inną formację, przyszli skądinąd, mają inne zaplecze duchowe, inną wrażliwość modlitewną. Naprawdę nie chodzi o to, żeby postawić na swoje. Nie chodzi o to, żeby przeprowadzać w Kościele swoje racje. Generalnie w ogóle w Kościele nie chodzi o nas. Ile razy używam słowa racja, tyle razy mi się przypomina człowiek, który do tego Kościoła dość często chodził. Świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner, który mawiał, że może i masz rację, ale jakie z tego dobro? Właśnie Paweł jest człowiekiem, który nie myśli kategoriami racji tylko i dlatego jest dobro ewidentne, bo Kościół się utwierdza w wierze i z dnia na dzień rośnie w liczbę. To jest niezwykły obraz zdrowia Kościoła, który z dnia na dzień wzrasta. Tradycja dopisuje do tego spotkania Pawła z Tymoteuszem, wezwania Tymoteusza do misji, dopisuje ciąg dalszy. Ten ojciec Tymoteusza, poganin, jest w tradycji znany. Miał na imię Pudens, był senatorem rzymskim. I w jego domu powstał jeden z pierwszych kościołów w Rzymie, kościołów domowych. Pudens przyjął wiarę także dlatego, że Paweł w tym domu dość często bywał, przyprowadzony zapewne przez Tymoteusza. Kościół ma rosnąć, nie wasze racje.